Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marek z kanału Punch Area i zapraszam was na analizę gali KSW 84. Już w najbliższą sobotę organizacja KSW zorganizuje kolejną galę. Zobaczymy na niej 10 pojedynków, które to postaram się państwu przeanalizować, zatem zapraszam do oglądania. Pojedynek numer 1 to starcie zakontraktowane w kategorii kogucie, w którym to Patryk Chrobak podejmie Miłosza Melherta. Patryk Chrobak to zawodnik zawodowo walczący od 2017 roku. Początkowo toczył on jedną walkę rocznie. Na początku swojej kariery zanotował 3 zwycięstwa odpowiednio nad Pawłem Hołem, Mirosławem Holubem oraz Mikaelem Kurczem. Pierwszą porażkę zanotował w 2020 roku. Na gali EFM4 walka o niepodległość przegrał przez knockout w drugiej rundzie z Kurszedem Kakorowem. Po tym pojedynku miał około 1,5-roczną przerwę w startach. Po tym czasie podpisał kontrakt z KSW i na wydarzeniu z numerem 69 przegrał z Pawłem Polityło. Kolejny występ dla polskiej organizacji zaliczył na KSW 80, gdzie przegrał przez poddanie z Kamilem Szkaratkiem. Patryk Chrobak preferuje bardziej walkę w płaszczyźnie stójkowej. W pojedynkach prezentuje swoje umiejętności kickbokserskie. Poza tym posiada dość sporą odporność na ciosy. Jego przeciwnikiem będzie Miłosz Melherd. Jest to zawodnik, który zawodową karierę rozpoczął w 2022 roku. Wcześniej dość sporo walczył na amatorstwie. Tam pokonał takich zawodników jak Kacper Michałowski czy Grzegorz Stabach, a przegrywał z Kamilem Szkaratkiem oraz Kacprem Matyszewskim. Swoją przygodę z zawodowymi walkami rozpoczął od zanotowania 2 wygranych, odpowiednio z Arkadiuszem Skrzypkowskim oraz Grzegorzem Rutkowskim. Po pokonaniu tego drugiego związał się z KSW. Wystąpił na gali z numerem 73, gdzie przegrał z Karlem McNallym. Miłosz Melherd jest zawodnikiem, który swoje pojedynki lubi toczyć w stójce. Od czasu do czasu potrafi zaskoczyć jakimś widowiskowo wyglądającym kopnięciem. Dodatkowo dość często wchodzi w wymiany, gdzie można zauważyć jego pewne braki w defensywie. Pojedynek ten zapowiada się dość interesująco. Myślę, że starcie to będzie toczyło się głównie w stójce, a zwycięstwo odniesie w nim Miłosz Melherd. Uważam, że będzie on celniej trafiał swojego przeciwnika i wygra to starcie przez decyzję sędziowską. Drugie zestawienie zakontraktowane jest w kategorii średniej, a zmierzą się w nim Borys Dzikowski oraz Damian Mieczkowski. Borys Dzikowski to zawodnik zawodowo walczący od 2022 roku. Zawodowy debiut zanotował na gali Strive 2, gdzie pokonał Łukasza Nowaka. Po tej walce podpisał kontrakt z KSW. Tam odniósł zwycięstwo nad Arkadiuszem Mrukiem oraz Andre Langenem. Borys Dzikowski to zawodnik preferujący walkę w stójce. Posiada dość mocne uderzenie, jednak i dość przeciętną defensywę. Jego przeciwnikiem będzie Damian Mieczkowski. Jest to zawodnik, który na zawodostwie zadebiutował w ubiegłym roku. Wystąpił na gali Armia Fight Night 14, gdzie znokautował w drugiej rundzie Kamila Mękala. Wcześniej dość sporo walczył na amatorstwie. W swoim dorobku ma pas Mistrza Świata Federacji XFC. Damian Mieczkowski to zawodnik posiadający spore umiejętności kickbokserskie. Moim zdaniem pojedynek ten będzie toczył się głównie w płaszczyźnie stójkowej. Uważam, że zwycięstwo w tym starciu odniesie Borys Dzikowski. Myślę, że będzie on trzymał na dystans swojego oponenta i wygra to starcie przez decyzję sędziowską. Trzecia walka zakontraktowana jest w kategorii koguciej, a zmierzą się w niej Bruno Santos oraz Gustavo Oliveira. Bruno Santos to zawodnik zawodowo walczący od 2017 roku. W swoim dorobku ma walki dla takich organizacji jak Demolidor Fight czy SFT. W tej pierwszej zdobył nawet pas mistrzowski kategorii muszej, pokonując mającego wtedy rekord 9-2 Adriano Ramosa. Do KSW trafił w 2020 roku. W debiucie zawalczył o pas kategorii koguciej z Antunem Raciciem, z którym to przegrał przez decyzję sędziowską. Kolejną walkę dla polskiej organizacji stoczył na gali z numerem 62. Tam pokonał on Pawła Polityło. Później po raz kolejny zawalczył o pas, jednak przegrał przez poddanie w trzeciej rundzie z Sebastianem Przybyszem. Swoją ostatnią walkę stoczył na KSW 71, gdzie przegrał z Jakubem Wikłaczem. Bruno Santos jest zawodnikiem dobrze odnajdującym się w płaszczyźnie parterowej. Posiada też spore umiejętności zapaśnicze. W stójce natomiast zadaje pojedyncze ciosy oraz kopnięcia. Jego przeciwnikiem będzie Gustavo Oliveira.
Jest to zawodnik, który zawodową karierę rozpoczął w 2016 roku. Ma za sobą walki dla takich organizacji jak Batalha MMA, Mr. Cage czy Serbian Battle Championship. W tej pierwszej zdobył tymczasowy pas kategorii Koguciej, pokonując na gali z numerem 12 niepokonanego na tamten moment Leonardo Williamsa. W KSW stoczył jeden pojedynek. Na gali z numerem 72 przegrał przez decyzję sędziowską z Patrykiem Surdynem. Zawodnik ten posiada przyzwoite umiejętności zarówno w stójce, jak i w parterze. W tej pierwszej płaszczyźnie lubi wyprowadzić jakieś widowiskowe kopnięcie, natomiast w parterze stara się szukać poddań. Moim zdaniem pojedynek ten będzie trwał pełen dystans, a zwycięstwo odniesie w nim Bruno Santos. Myślę, że będzie on miał przewagę zapaśniczą oraz parterową nad swoim oponentem i wygra to starcie przez decyzję sędziowską. Czwarte zestawienie zakontraktowane jest w kategorii piórkowej, a zmierzą się w nim Damian Stasiak oraz Pascal Hinsen. Damian Stasiak to zawodnik zawodowo walczący od 2011 roku. Ma za sobą walki dla takich organizacji jak ACB, BAMMA czy UFC. W tej ostatniej stoczył 6 walk i w dwóch z nich zanotował wygrane. Pokonał Filipa Pejcie oraz Daveya Granta, a przegrał z Jaocinem Mezom, Pedro Muniozem, Brianem Kelleherem oraz Pinguyanem Liu. Z KSW związał się w 2019 roku. W debiucie przegrał on w walce o pas kategorii Koguciej z Antunem Raciciem. Później zanotował jednak dwa zwycięstwa, odpowiednio nad Patrykiem Surdynem oraz Andrzejem Leżniewem. Obecnie nie ma on jednak najlepszej pasy, gdyż zanotował dwie porażki z rzędu, odpowiednio z Lomalie Skijewem oraz Robertem Ruchałą. Damian Stasiak to zawodnik wywodzący się z karate, a co za tym idzie, ma spore umiejętności stójkowe. W parterze radzi sobie jednak również dobrze, o czym świadczy jego 10 wygranych przez poddania. Jego rywalem będzie Pascal Hinsen. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2018 roku. Walczył dla takich organizacji jak Will of MMA czy EMC. W tej drugiej pokonał Saida Eidiego, Denisa Danailowa oraz Fabio Souza. W KSW oglądaliśmy go trzykrotnie. Na gali z numerem 67 przegrał przez nokaut z Adamem Soldajewem, 6 wydarzeń później poddał w drugiej rundzie Patryka Likusa, natomiast na KSW 77 został znokautowany przez Patryka Kaczmarczyka. Pascal Hinsen swoje pojedynki lubi toczyć w stójce, jednak lepiej odnajduje się w parterze. Do tej pory aż 6-krotnie poddawał swoich rywali. Moim zdaniem pojedynek ten zakończy się w pierwszej rundzie, a zwycięstwo odniesie w nim Damian Stasiak. Myślę, że sprowadzi on swojego przeciwnika do parteru i tam go podda. Pojedynek numer 5 zakontraktowany jest w kategorii półśredniej, a zmierzą się w nim Krystian Kaszubowski oraz Henry Fadipe. Krystian Kaszubowski to zawodnik zawodowo walczący od 2013 roku. W KSW stoczył 8 pojedynków. Pokonał Christophera Henze, Michała Michalskiego, Iwicę Truszczka, Jakuba Kamieniarza oraz Roberta Maciejowskiego, a przegrał z Roberto Soldiciem, Michałem Pietrzakiem oraz Adrianem Bartosińskim. Krystian Kaszubowski jest zawodnikiem, który swoje pojedynki toczy głównie w płaszczyźnie stójkowej. Jego walki zwykle kończą się decyzjami sędziowskimi. Jego przeciwnikiem będzie Henry Fadipe. Jest to zawodnik, który zawodową karierę rozpoczął w 2010 roku. Początkowo radził sobie dość słabo, gdyż przegrał 5 z 7 pierwszych pojedynków. Później radził sobie już jednak nieco lepiej. Dwukrotnie zawalczył dla Cage Warriors, gdzie pokonał Charlie'ego Wattsa oraz przegrał z Danem Robertsem. Później rozwijał swoją karierę w EFC Worldwide, gdzie zdobył nawet pas mistrzowski, pokonując na gali z numerem 29 Dino Bagatina. Tytuł stracił w pierwszej obronie, przegrywając z Adamem Spichlim. Później stoczył jedną walkę dla Bammy, w której to przegrał z Ionem Pasku. Po tym pojedynku miał 4-letnią przerwę w startach. Powrócił na gali Clan Wars 41, gdzie znokautował Aliego McLeana. Po tej walce znowu miał rok przerwy. We wrześniu ubiegłego roku zawalczył na MMA Attack 4, gdzie pokonał Łukasza Stanka. Jeszcze w tym samym roku podpisał kontrakt z KSW. Tam pokonał Alberta Odzimkowskiego oraz przegrał z Marcinem Krakowiakiem. Fadipe to zawodnik, który w walkach prezentuje spore umiejętności stójkowe. Do tej pory aż 10-krotnie nokautował swoich oponentów. W parterze odnajduje się również dobrze, co pokazał w walce z Odzimkowskim, poddając go technikom zwaną jako peruwiański krawat. Moim zdaniem starcie to będzie toczyło się głównie w stójce, a zwycięstwo odniesie w nim Krystian Kaszubowski. Myślę, że będzie on częściej trafiał swojego przeciwnika i wygra przez decyzję sędziowską.
Szóste zestawienie zakontraktowane jest w kategorii średniej, a zmierzą się w nim Nemanja Nikolić oraz Bartosz Leśko. Nemanja Nikolić to zawodnik zawodowo walczący od 2016 roku. W debiucie zremisował on z Cabą Kolonim. Od tego czasu zanotował jednak serię 9 wygranych z rzędu. W tym czasie odniósł zwycięstwa m.in. nad Dominikiem Schoberem, Milanem Nakiciem oraz Danielem Brunslikiem. Swój ostatni pojedynek stoczył w grudniu poprzedniego roku, kiedy to mimo początkowych problemów poddał w pierwszej rundzie Rolanda Chambala. Nemanja Nikolić jest zawodnikiem posiadającym całkiem niezłe umiejętności parterowe. W stójce natomiast widoczne są jego braki w defensywie, gdyż przyjmuje on dość sporo ciosów. Jego przeciwnikiem będzie Bartosz Leśko. Jest to zawodnik, który zawodową karierę rozpoczął w 2015 roku. Ma za sobą walki dla takich organizacji jak FEN czy ACA. W tej pierwszej pokonał dwukrotnie Kevina Wiwatowskiego oraz jednokrotnie Aleksandra Rychlika, Tomasza Kondraciuka i Pawła Brandysa. Przegrał natomiast z Marcinem Naruszczką, a także zanotował jeden remis z tym zawodnikiem. W ACA jego rekord to 2-1. Leśko pokonał René Passoe oraz Ibrahima Magomedowa, a przegrał z Husajnem Kuszagowem. Po tej porażce związał się z KSW. Pokonał Damiana Piwowarczyka, a przegrał z Tomem Brizem. Zawodnik ten jest dość wszechstronny i odnajduje się zarówno w stójce, jak i w parterze. Swoje pojedynki dość często kończy przez poddania. Do tej pory robił to aż 6-krotnie. Moim zdaniem pojedynek ten zakończy się w pierwszej rundzie, a zwycięstwo odniesie w nim Bartosz Leśko. Myślę, że trafią swojego przeciwnika w stójce, a następnie zasypie gradem ciosów w parterze. Siódma walka zakontraktowana jest w kategorii ciężkiej, a zmierzą się w niej Darko Stosić oraz Stefan Wojcak. Darko Stosić to zawodnik zawodowo walczący od 2012 roku. W przeszłości walczył m.in. w organizacji Final Fight Championship, gdzie zdobył nawet mistrzowski pas, pokonując na gali z numerem 26 Diona Staringa. Ponadto zanotował również zwycięstwa nad takimi zawodnikami jak Emil Zachariew, Manny Murillo, Iwan Witasowicz czy Hatev Moeil. W 2018 roku podpisał kontrakt z UFC. Tam nie poradził sobie najlepiej, gdyż osiągnął rekord 1-3. Pokonał Jeremiego Kimbala, a przegrał z Devinem Clarkiem, Kennedym Zdechukwu oraz Jamahalem Hillem. Po tej porażce został zwolniony z UFC. Po roku został zakontraktowany przez KSW, gdzie na początku zanotował 3 zwycięstwa odpowiednio nad Michałem Włodarkiem, Michałem Kitą oraz Michałem Andryszakiem. Dzięki tym wygranym dostał szansę zawalczenia o pas mistrzowski kategorii ciężkiej, której to jednak nie wykorzystał, gdyż przegrał z Philem de Friesem. Po tej walce stoczył rewanżowe starcie z Kitą, z którym to ponownie wygrał. Swój ostatni pojedynek stoczył na gali Brave CF 69, gdzie został znokautowany przez Szamila Gazjewa. Darko Stosić jest zawodnikiem stójkowym. Posiada on bardzo mocny cios. Do tej pory aż 11-krotnie nokautował rywali. Jego przeciwnikiem będzie Słowak Stefan Wojcak. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2021 roku. W debiucie odniósł on zwycięstwo nad posiadającym wtedy rekord 13-8 Jewgenijem Golubem. Ponadto zanotował również 2 walki dla RFA, gdzie pokonał Laszlo Kisa oraz Iona Grigore. Swój ostatni pojedynek stoczył na gali UAE Warriors 36, gdzie pokonał przez decyzję sędziowską Sofiana Bukiczu. Stefan Wojcak jest zawodnikiem, który swoje walki lubi toczyć w płaszczyźnie parterowej. Tam skupia się na kontroli z góry i zadawaniu ciosów. Pojedynek ten to klasyczne zestawienie stójkowicza z parterowcem. Dodatkowo Wojcak będzie miał również przewagę warunków fizycznych po swojej stronie. Mimo wszystko uważam jednak, że w starciu tym zwycięstwo odniesie Darko Stosić. Uważam, że trafią w stójce swojego rywala i wygra przez nokaut w pierwszej rundzie. Ósme starcie zakontraktowane jest w kategorii średniej, a zmierzą się w nim Damian Janikowski oraz Cezariusz Kęsik. Damian Janikowski to zawodnik, który w MMA walczy od 2017 roku. Wcześniej był on zapaśnikiem i zdobył nawet brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. W organizacji KSW stoczył aż 12 pojedynków, z czego 7 zakończył na swoją korzyść. Pokonał m.in. Andreasa Gustafsona, Jasona Radcliffe'a i Tomasza Jakubca, a przegrał z Tomem Brizem, Pawłem Pawlakiem oraz Szymonem Kołeckim. Damian Janikowski to zawodnik, który w walkach wykorzystuje umiejętności wyniesione z zapasów. Ma też mocny cios, co potwierdził w walce z Janikiem Bahatim. Ponadto widoczna jest również jego niezbyt szczelna defensywa.
Przeciwnikiem Janikowskiego będzie Cezariusz Kęsik. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2015 roku. Początkowo walczył dla organizacji TFL, gdzie zdobył nawet pas mistrzowski kategorii średniej, pokonując na wydarzeniu z numerem 11 Mateusza Ostrowskiego. W KSW jego rekord to 3-3. Pokonał Jakuba Kamieniarza, Aleksandra Ilicia i Marcina Krakowiaka, a przegrał z Abusem Magomedowem, Pawłem Pawlakiem oraz Tomaszem Romanowskim. Cezary Kęsik jest zawodnikiem lepiej odnajdującym się w płaszczyźnie stójkowej. Do tej pory na 13 zwycięstw aż 10-krotnie nokautował rywali. Moim zdaniem pojedynek ten zakończy się w pierwszej rundzie. Uważam, że zwycięstwo odniesie w nim Cezariusz Kęsik. Myślę, że wykorzysta on dziurawą defensywę Janikowskiego i wygra przez nokaut. 9. walka zakontraktowana jest w kategorii koguciej, a zmierzą się w niej Islam Diabrajlow oraz Sebastian Przybysz. Islam Diabrajlow to zawodnik zawodowo walczący od 2018 roku. W swoim dorobku ma walki dla takich organizacji jak Wheel of MMA, NFC czy GCP. W tej pierwszej zdobył nawet pas mistrzowski kategorii koguciej. Odnosił wygrane nad takimi zawodnikami jak Manuel Rodriguez, Omar Kankandesler oraz Said Aidi. Przegrał natomiast z Ahmedem Simsekiem, Alfanem Rocherem Leipsem oraz Aymalem Sultanim. Islam Diabrajlow to zawodnik dobrze odnajdujący się w parterze. Tam skupia się na kontroli przeciwnika z góry. W stójce natomiast zadaje pojedyncze ciosy oraz kopnięcia. Jego przeciwnikiem będzie Sebastian Przybysz. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2016 roku. Do KSW trafił 2 lata później. Debiut zanotował na gali z numerem 44, gdzie znokautował Dawida Gralkę. 2 gale później zanotował za to porażkę z Antunem Raciciem. Później odniósł zwycięstwo nad Bogdanem Barbu, Lemim Krusiciem oraz Jakubem Wikłaczem. Dzięki tym wygranym dostał szansę zawalczenia o pas mistrzowski kategorii koguciej. Ponownie zmierzył się z Antunem Raciciem, z którym to tym razem wygrał, dzięki czemu zdobył mistrzowski tytuł. Pas obronił 2-krotnie, pokonując Bruno Santosa oraz Werlesona Martinsa. Stracił go natomiast na KSW 77, gdzie musiał uznać wyższość Jakuba Wikłacza. Swój ostatni pojedynek stoczył w maju tego roku. W nim znokautował w 3 rundzie Filipa Macka. Sebastian Przybysz jest zawodnikiem wszechstronnym, który dobrze odnajduje się zarówno w stójce, jak i w parterze. Szczególnie niebezpieczny jest jednak w tej pierwszej płaszczyźnie. Posiada on bardzo mocny cios, którym to niejednokrotnie nokautował rywali. Moim zdaniem starcie to zakończy się w pierwszej rundzie, a zwycięstwo odniesie w nim Sebastian Przybysz. Myślę, że trafią swojego przeciwnika w stójce, a następnie zasypie lawiną ciosów w parterze. No i czas na walkę wieczoru, w której to zobaczymy starcie o pas mistrzowski kategorii ciężkiej, w którym to Phil De Vries podejmie Szymona Bajora. Phil De Vries to zawodnik zawodowo walczący od 2009 roku. W przeszłości walczył w UFC, gdzie osiągnął rekord 2-3. Pokonał Oliego Thompsona oraz Roba Bractona, a przegrał ze Stipem Miociciem, Mattem Mitronem oraz Todem Duffym. Dodatkowo ma za sobą jedną walkę dla Bellatora. Na gali z numerem 191 pokonał Jamesa Thompsona. Po tym zwycięstwie podpisał kontrakt z KSW. Już w pierwszej walce zawalczył o pas mistrzowski, który zdobył pokonując Michała Andryszaka. Do tej pory obronił go 8-krotnie, pokonując m.in. Karola Bedorfa, Michała Kite, Darko Stosicia, Ricardo Prasela oraz Toda Duffiego. Phil De Vries to zawodnik o dużych umiejętnościach parterowych. W walkach lubi on kontrolować swoich przeciwników z góry. Dość często szuka poddań. Do tej pory aż 13-krotnie wygrywał w ten sposób. Jego przeciwnikiem będzie Szymon Bajor. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2010 roku. Ma za sobą walki dla takich organizacji jak PLMMA, Rising, FEN czy PFL. W tej pierwszej zdobył nawet pas mistrzowski kategorii ciężkiej, pokonując przez poddanie w 3 rundzie Błażeja Wójcika. W Rising stoczył 2 walki, w których to pokonał Teodorasa Augstolisa oraz przegrał z Valentinem Mołdawskim. W organizacji FEN zdobył za to tytuł tymczasowy, pokonując na gali z numerem 37 Bartosza Szewczyka. Wcześniej za to mógł zdobyć pełnoprawny pas, jednak na FEN 28 sensacyjnie przegrał z Olim Thompsonem. Swój ostatni pojedynek stoczył dla PFL, gdzie pokonał Ronego Marquesa. Co ciekawe, w przeszłości walczył dla KSW. Tam osiągnął rekord 2-1, pokonując Kamila Walusia i Jędrzeja Maćkowiaka, a przegrywając z Michałem Włodarkiem.
Szymon Bajor to zawodnik, który swoje pojedynki lubi toczyć w stójce. W tej płaszczyźnie zadaje mocne ciosy rękoma oraz lubi dociskać rywali do siatki. W parterze skupia się natomiast na kontroli z góry. Moim zdaniem starcie to nie potrwa pełnego dystansu. Uważam, że zwycięstwo w nim odniesie Phil de Vries. Myślę, że będzie on w każdej odsłonie walki obalał swojego przeciwnika, a w trzeciej rundzie go podda. I jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnych materiałach, które to już niedługo. Cześć!